Hej, jestem Klaudia, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. I jak widzicie, jest tutaj ze mną Kamila. Są tutaj za nami również dwa slajdy z mystery boxami, przez które będziemy przejeżdżać. Będą tam same nieprzyjemne rzeczy albo przyjemne, zależy, to dla siebie wybrałyśmy. Kamila, wybrałaś coś dla mnie dobrego? Same niedobre, sorry. Sprawa wygląda tak, że Kamila wybrała mi 6 produktów, których ja nie mam kompletnie pojęcia, co tam się znajdzie. Więc jest to taka troszeczkę niespodzianka. 3 produkty wybrane przez Klaudię są u mnie na odcinku i 3 produkty są u mnie na odcinku. Więc od razu po obejrzeniu tego filmu wpadajcie do Kamili obejrzeć, co tam się działo szalonego. Możemy się umówić, że kiedyś, dalekiej przyszłości nagramy drugą część, jak wbiją ile tysięcy łapek. Jeśli pod tym filmem będzie 15 tysięcy łapek, to zastanowimy się nad kolejną częścią, a my już bez przedłużenia przechodzimy do filmiku. Słuchaj Kamila, to zróbmy tak, że będziemy grać w 3-4. Kto pierwszy komu daje? Ja się zdarzę. 3-4. Co jest grane? 3-4. O, dobra, zbijasz mnie. Chodź kamerzysta, ja tu mam przygotowane rzeczy. Chcę być dla niej miła, czy chcę być dla niej niemiła? Powiedzcie mi. Ja myślę, że nie miła, to jest na śniadanie dla Klaudii, to się nie liczy. Będziemy chyba mili dla niej, co? Przepraszam. Będziemy mili i damy jej na razie tylko kefirek. Ja nienawidzę kefiru, więc myślę, że ona też nie. I teraz pytanie, do którego boksa by jej tu dać to? O, ale będzie się ślizgać, Kamil! Na pewno ja nie chcę się w to ślizgać. O fuj, jak to się... Nie lubię kefiru. O kurde, o nie, ja to nie wjeżdżam. O fuj. Klaudia! Dobra, wybieraj. Mam pewność, że jest na jednym. Tak. Na pewno? A bo na dwóch jest. Ej, nie ma na dwóch. No wybierz to ryś. Lewy. A ty jak nie umiem? Cześć. Tam jest przegrany. Śmietana, jogurt? Kefir. O fuj! Jak ja w to nie wjechałam, to Kamila wjeżdża w kefir. To na ciebie czeka. A nawet do przodu pójdę, żeby sobie popatrzeć, jak to wjeżdżasz. 3, 2, 1, go! No to żeś wjechała. Najgorszy wjazd ever. Także słuchajcie, Kamila była dla mnie w miarę łaskawa. To też może dajmy jej wszystkiego lekkiego. Wyciągnijmy tu nasz magiczny stół. Może będziemy mieli i montę damy? Dwa? Dobra, będę miła, damy jej tę montę. Ja bym sama w to chciała wjechać, tak szczerze. Naprawdę. No. Aha, no to dużo było tego. Ale dobre. Nie mogę częściej takie filmy nagrywać. Jestem chyba za miła dla niej. Aż do wyboru. Takiego pięknego mystery box, naprawdę. Miodzio. I masz jeszcze do wyboru drugiego mystery boxa. Jest równie cudowny. Więc którego wybierasz z tych dwóch cudownych mystery boxów? Kasia, musieliście mi zrobić mindfucka teraz. Zmieniliście wąż. Dobra. Biorę. Nie, nie, jak to jest tak. Nie, pachnie czekoladką. Widzisz, jaka miła jestem? A nie masz więcej mąki? Bo no właśnie podjadłam trochę. Trochę jadła, tak. Ale muszę? Musisz! Sio! Dostaniesz zaraz kopniaka w tyłek. Ale co masz? Dobra, słuchajcie, mam karmę dla psów i naprawdę modlę się, żeby Klaudia w nią wpadła, bo ja zawsze wpadam do tych złych mystery boxów i już mam tego serdecznie dość, tak więc naprawdę trzymajcie kciuki za mnie, żebym wybrała dobrego boxa i żeby ona w końcu wleciała w niego, bo ja nie chcę się już taplać. Ej, słuchajcie, powiem wam, że nie mam pojęcia, co zaraz robić, bo tak, Klaudia wcześniej zmieniła rurę do tego, do wody, jechała dobrze, potem nie zmieniła i to jest pytanie, czy znowu zmieni po raz kolejny rurę, czy zostanie w tym. Nie mam pojęcia, co zrobić, powiem wam szczerze. Dobra, słuchajcie, zadecydowałam, że dam do tego tam, gdzie jest montę, bo ona pomyśli, że dalej jest montę i będzie przyjemne. Mam nadzieję, że... O Jezu, o fuj. O fuj. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale to wygląda strasznie. Jak ja w to wjadę, to ja się chyba popłaczę i więcej nie będę nagrywać tych mystery boxów, bo to będzie dla mnie koniec. Dobra, słuchajcie, mamy Klaudię, tak więc idziemy teraz. Pan kamerzysta mnie nastraszył, to jest coś strasznego, boję się. Nie, nie jest straszne. Ja byłam miła, to będzie dla mnie okropne, jak zawsze. Nieprawda. Ciężkie decyzje. Ja i tak wiem, że ja w to wjadę, więc już na nie nastawiam, nie? Prawie. Ja usiądę po środku, bo jest dobry widok. Dobra, miej to. Nagrywam. To jest psia karma. To jest psia karma. Ale to znasz się, to jest... Nie działam, że coś w tym stylu. Ale wygląda. Au! Zostałam się karmą tu! Fuj! Kurde, jesteś okropni. Ja ci teraz, ja ci dam mądę, ja ci teraz tak dowalę. Dobrze. Posiekasz! Jak smakuje psia karma? Także kochanie, ja się teraz zemszczę. Tu powiem dodatek bardzo fajny. Tylko, że ja mam kosteczki i tu jest tyle sosu, że Kamila w to wpadnie. To będzie niezła jazda. Daję też jej karmę. Ja byłam miła, dała mi montę. Ta mi dała psią karmę, to my też jej damy psią karmę. Tyle nie będziemy tacy mili. Psia karma z czym? Jak ona jeszcze nie wpadnie i ja będę musiała w to wjechać, to ja chyba się pochlastam. Fuj. O proszę. O proszę, jakie mieszanki, nie?
Tak jak nie byłam. Nie zemdli, jak ja będę musiała powiedzieć. Naprawdę, ja nienawidzę śledzi, ja się pożegam. A to jeszcze nie wszystko. Czekaj, się dopiero zabawa zaczyna. O, fuj! Konie wymieszane. O, o, patrz, jak się ładnie miesza, ty! Raz, dwa, trzy! Klaudia, powiedz nam, jak bardzo lubisz śledzi i psią karmę? A co, śledzi? Ja myślałam, że to jest łące. Woda, najpierw. Wodą, woda. Jakaś przełącza. Kamila też tak robi. Jadę! Wuuu! Jak tylko wodę? Dobra, słuchajcie, szybka akcja, ja już wiem, co daje Klaudii, bo to jest ostatnia runda. Mam groszek i mam pomidory. Dam jej do tego drugiego, bo już pewnie ma dość wjeżdżania do tego, bo tu już dwa razy wjeżdża. Chociaż może pomyśli, że właśnie wtedy jej nie dam tego tam. Cholera. Dać tutaj do tego brudnego, chociaż nawet nie wiedziała, że tam jest trochę brudne, więc... Dobra, zaryzykujemy. Damy tu. Który boks? Wybierasz żyworota? Czy mnie? Czy o coś szybko, żeby wjechała? I to był śliz, tylko nie było go widać. Ja wjechałam w śledzie i karmę, a ty w groszek i paprykę. Ale, pomidory. Ale zobacz, jak będzie wyglądać po tym. Ale powiem ci gratulacje za ślizg, ty. Naprawdę 10 na 10, tak jak ja. Bo Kamila to zawsze tak do połowy. Zobaczymy, czy Kamila da radę. 3, 2, 1. Z racji, że jej Kamila już pod koniec odcinka śmierdzimy. Od nas dwóch czuć na kilometr psią karmą. To niech się wykąpie. Chociaż tyle nie mogę pomóc. Patrzcie, jaka jest miała w tym odcinku, jaka ona jest to. Zrobimy tak, że... Nawet tego nie widać, że tu coś jest. Obydwie się umyjemy. Ale teraz ładnie pachnie. Też ja kocham taki męski zapach. Poważnie. Zarzuciła. Dobra, niech ci będzie. Czy wybierasz? No. Tutaj? Nie. Dobra, to już postanowione. Koniec odcinka, to wjeżdżamy razem. Właśnie się wykąpałyśmy po całym odcinku brudu. W czym byłaś? Jezu, ja nie spodziewałam się, że aż tak się wygląda. A co tam było? No pasta i płynne. A ty też miałaś? No tak, obydwie miałaś. Aha, myślę, czyli cokolwiek bym wybrała i tak byłoby źle dla mnie. No jakie źle, pasta i płyn, umyłaś się przynajmniej. Przynajmniej już nie śmierdzi. Ja wam, kochani, dziękuję bardzo serdecznie za odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Ja i brudna, ja i Kamila, ale niby już umyty. Jest. Pachniemy bardzo. Jak mi to przejdzie do majtek, to tutaj. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zapraszam na moje wszystkie social media, ponieważ lecimy po 400 tysięcy. Pijajcie 100 tysięcy na Instagramie. Także do zobaczenia. No i cześć. Puściłabym buziaka, ale to takie bańki. Pa, pa.